Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. A my dzisiaj, moi drodzy, zrobimy sobie unboxing. Ale będzie to unboxing dość istotny. Będzie on istotny dlatego, że jest mi niezmiernie miło, niezmiernie fajnie, niezmiernie przyjemnie, że kupiłem krewetki od widza. Kupiłem krewetki od widza, co oznacza bardzo fajnie, moi drodzy, że coś ten kanał znaczy, że coś pomaga. Słuchajcie, ja sobie tu już powoli zacznę od kraja, tylko muszę najpierw zrobić taką brzydką rzecz, żebyście nie zobaczyli adresów. Potem jeszcze sprawdzę na filmie, najwyżej utnę. Chyba nie zobaczycie, bo to dane osobowe, RODO i tym podobne rzeczy. Dobra, moi drodzy, przyszła paczuszka. Paczuszkę sobie kupiłem, tak jak mówiłem, od widza. Zgubiłem moje szczęśliwe nożyczki do odpakowywania, więc nie mam pojęcia, czy to zamówienie nie okaże się pechowe. Ale tu będzie, będą huki dzisiaj. Zabijecie mnie za to. No ale trudno się mówi. Sobie dzisiaj wieczorkiem siedzę. Hodowlanie pracuje. Styroboksik. Oczywiście pozabezpieczany, więc go tutaj musimy pociachać. Dość profesjonalnie. Szczerze mówiąc, to powiem wam tak, że tamte nożyczki były o wiele bardziej ostre. Można było nimi stracić rękę, ale ty mi też być może stracę rękę. A może nie. Jak na to, co kupiłem, powiem szczerze, duży styroboks. A może taki był pod ręką. Jeszcze wałce ostatni ton. Coś tam jest, słuchajcie. Coś tam jest. Zobaczcie, jak elegancko zapakowane. Proszę bardzo. Folijka. Nie wiem, czy widać, ale tu jest heatpack. Nie, tu jest folia po heatpacku. Ale to jest błąd, słuchajcie. To od razu podpowiem. Tam była folia po heatpacku. A zobaczcie, heatpack, który jest ciepły, jest bezpośrednio przy krewetach. Nie wiem, czy to widać, a może tak. Jest tutaj. Ja wiem, że tu jest folia, która ma izolować, ale na przyszłość, słuchajcie, taka podpowiedź. Starajcie się robić tak, żeby jednak worek się nie stykał z heatpackiem. Taka porada. Odwójka Shrimp Time. Dobra. Tu się worek niestety stykał. Oczywiście dziurki heatpackowe bardzo dobrze powinny być, no bo ten heatpack potrzebuje powietrza. Tu jest ciepło. Krewetki też trochę ciepłe są. To w ogóle ciekawe, zobaczcie. Jest dziura i tu są dziury. Czyli żeby ten heatpack latał. No ale to was pewnie nie interesuje. Interesuje was pewnie to, co mamy w folijce. I woreczek jest ciepły. Ale krewetki na stresie. Krewetki na ekstremalnym stresie przyszły, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy złapię nam tu, czy zobaczycie, ale zaraz wam je przeleję tak, żeście mogli z bliska spojrzeć. Pewnie już wiecie, co to jest. Mamy super... Boże, mamy King Kong Extreme czerwone. I spróbujemy sobie te krewetki wlać tutaj, moi drodzy, i wrzucić. I zobaczymy, co to z nich będzie. Jeszcze jedną taką mogę wam radę dać. A generalnie, moi drodzy, zamiast tego, zamiast meszku, fajniej by było dać samą gąbeczkę. Pamiętajcie, że w ciemności meszek robi CO2 nam. Więc przy jakichś dłuższych wyjazdach i tak dalej może być to problem.
już by mi worek poleciał. Niestety ja nie będę worka tutaj odprątywał, tylko go ciabnę i ciachnę. Strasznie nie lubię odprątywać tych worków. Tu. Troszkę się nam ulało, ale to jest dość częste zjawisko, dlatego się daje właśnie dwa worki. Wy tego nie widzicie, ja tu sobie na boku to zrobię, ale trochę nam wody uciekło z tego zawiązania. No i spróbujemy przelać tu krewetki. Zobaczymy, co z tych krewetek będzie. Moi drodzy. Ja mówię, dwie podpowiedzi. Nie dawajcie roślin do przesyłki z krewetkami. To jest jedna rzecz, a druga, heatpack niech sobie tam będzie siup. Heatpack niech się nie styka. Dobra, mamy to rozpakowane. Zobaczymy, spojrzymy sobie na krewetki zaraz na close-upie. I przejdziemy już do mojego takiego pięknego komentarza filmowego. Ja daję to na close-up. Zaraz przerzucam kadr i do zobaczenia na krewetach. I moi drodzy, mamy nasze krewetki już na podglądzie. Niestety trochę brzydkie akwarium, ale zanim przejdę do omówienia krewetek, pamiętajcie, że jeżeli podobają Wam się materiały, lajkujcie, żeby daleko dotarły. Krewetki pochodzą od jednego z moich widzów, który funkcjonuje pod nickiem Bugi, więc na pewno warto się do niego odezwać, bo dla mnie King Kongi, Extreme czerwone, czy też Red Ruby Extreme, jak ktoś woli, całkiem przyjemnie. Tutaj krewetki są bezpośrednio po transporcie i to Wam powiedziałem, że one są troszeczkę niewybarwione, ale jak widzicie, ta pigmentacja jest pomieszaniem czerwonego z czarnym, czyli taka powiedzmy linia Coca-Coli, część jest trochę jaśniejszych. Natomiast krewetki te kupiłem z jednego prostego powodu, ponieważ popatrzyłem na dorosłe i wiem, że tutaj w genetyce dobrze jest. I z racji na to, że jest dobrze w genetyce, to będzie bardzo fajny moment, żeby trochę popracować, trochę powalczyć i spróbować krewetki wyciągnąć dalej. Przerzut, moi drodzy, kamery ze statywu jeszcze nad zbiorniczek, żeście popatrzyli na to z góry. Niestety dla dobrego oświetlenia musiały wskoczyć refleksy, troszkę ze światła. Natomiast mniej więcej widać jakość krewetek. Zwróćcie uwagę też na ogony. Ogony są bardzo fajnie, bardzo ładnie wybarwione. Krewetki trafiły do zbiornika i jeden dzień po aklimatyzacji wyglądają mniej więcej w ten sposób, więc całkiem przyjemnie, całkiem sensownie te krewetki wyglądają. Dajmy im podrosnąć, zobaczymy co będzie z nogami. Tutaj kolega nam powiedział, że stado mocno stabilne. Ja zobaczę, czy nie będę próbował trochę odkrzyżować, żeby poszerzyć genetykę w tym stadzie i zrobić jakby na bazie młodych z tego stada jeszcze drugi rzut krewetek. Natomiast tak to wygląda, świeżutki zbiornik, fajnie działający, przyjemnie działający, dużo glona, dużo mikrożycia, więc mam nadzieję, że miesiąc, dwa i będziemy już przy dojrzałych krewetkach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej unboxingów i spróbujcie w komentarzu strzelić, jaka będzie kolejna krewetka przeze mnie kupowana, bo z racji tego, że hodowla jest rozwijana, to moi drodzy, teraz coraz więcej różnych rodzajów krewetek będzie wchodzić na sklep, bo będę miał w końcu miejsce, żeby nad nimi popracować. Dzięki serdeczne, możecie wesprzeć, jeżeli macie ochotę, ale najważniejsze, żeby film Wam się podobał. Dzięki śliczne, trzymajcie się, cześć. Keep on shrimping.